Przyjaciele, jestem poproszony, żeby powiedzieć kilka słów a propos uwolnienia wpływów demonicznych. Zacytuję tylko jeden fragment z Pisma. Jezus powiedział, że jeśli ja palcem Bożym wypędzam demony, to przyszło do was Królestwo Boże. To jest bardzo realny przejaw działania Królestwa Bożego, tak? Manifestującego się Ducha Świętego, kiedy różnorakie byty duchowe, demoniczne, kiedy one się usuwają, tak? One usuwają się pod wpływem ducha, którego ja niosę, którego niesiesz ty, tak? Jeżeli tylko jesteś nowonarodzony i wypełniony Duchem Świętym. Gdzie Duch Święty, tam jest wolność. Rozumiesz? Chcę, abyśmy tak to wzięli wszyscy. Dzisiaj będziemy się modlić. Diabeł jest rozbrojony. Żebyśmy tak to wzięli, że jak mówi słowo, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz. I wiecie, dzisiaj nie siłujemy się z diabłem, nie wojujemy z nim, nie przepychamy się z nim, po prostu go wyganiamy, gdy nam przeszkadza. Tak? Nie ma też co za nim latać, jak nam nie przeszkadza, jak nam przeszkadza, gdziekolwiek widzisz, to po prostu usuwaj demoniczne byty i wpływy. Nie chcę, żeby to był postrzegany diabeł, tak? U nas to jest właśnie podkreślane, że to nie jest wielki, straszny diabeł, tylko to bardziej jest jak te różne demoniczne byty, wpływy, to są jak pasożyty. Po prostu jak pasożyty, tak? Które gdzieś tam próbują żerować na człowieku, na duszy, na ciele, ale my mamy przez Jezusa zapłacone, abyśmy mogli doświadczyć pełnej wolności. Tak? To jest w ogóle... To jest taka w ogóle najistotniejsza rzecz, jaką trzeba wziąć z Ewangelii, nie da się jej sobie wygrać. Tak? Takie często pada pytanie, czy chrześcijanin może mieć demona. Tak? Może mieć demona, tak? Usuwamy demony z chrześcijan głównie. Jeśli ktoś tego nie wie, jeśli ktoś się z tym nie zetknął, jeśli ktoś jest chrześcijaninem i masz jakieś dziwne problemy, nie chcesz się o to wyjść modlić, bo uważasz, że nie możesz mieć demona, no to... To tak się tu to rozjaśnię. Możesz być chrześcijaninem, który ma demona, to też bez problemu to możemy ci z tym pomóc. Podstawą do całkowitej wolności, jakiegokolwiek uwolnienia jest przyszłość, jest skończona ofiara Jezusa, skończone dzieło krzyża. Tak? Ta wolność dla ciebie jest opłacona, jest dostępna, tak? Powiem parę krótkich przykładów, jak ja z tego skorzystałem do swojego życia. Natomiast po prostu, co jest ważne, byś wziął tą wolność? To trzeba chcieć wziąć tą wolność od Chrystusa i trzeba ją wziąć przez wiarę. To jest podstawa, bez której jakiekolwiek dalsze rozważania nie zafunkcjonują, nie zadziałają i to się chrześcijanie często mówią, chcąc dotykać różnorakich demonicznych sił, bytów, wpływów bez tej prostej podstawy, tak? Nie wierzą na przykład o swoje uwolnienie, tak? Dzisiaj, jeżeli będziesz wychodził do modlitwy, widzisz problemy, które są demoniczne do modlitwy, tak? Bierzesz się do modlitwy. Chcesz być też podszedł z wiarą, tak? Przez wiarą też wziął swoje uwolnienie. Bo to jest łaska nam dana, tak? Łaska nam dana, którą możemy wziąć przez wiarę. Nie zapłacimy za to pieniędzmi, staraniami niczym. I jest to całkowicie wola Boga, tak? Wolność, zupełna wolność, pełna wolność. Zarówno od demonicznych sił i wpływów, jak i w ogóle, żebyś był człowiekiem, który w ogóle chodzi jako człowiek, który żyje w wolności życiowej, tak? Tylko nie człowiek, który jest powiązany różnymi okolicznościami, różnymi w ogóle sytuacjami, różnymi swoimi tokami myślowymi, tak? Tylko żebyś w ogóle szeroko, głęboko doświadczał wolności. Tak? Za to zapłacił Jezus, żebyś szeroko i głęboko doświadczał wolności. Więc jeśli nie doświadczasz obfitości życia, tak? Które nam przyniósł Jezus, jego owce miało życie obfite, bo jeśli nie doświadczasz tej obfitości życia gdzieś, może to mieć źródło demoniczne, różne problemy psychiczne, emocjonalne, zdrowotne, życiowe mogą mieć źródło demoniczne, to potrzeba, żeby to było namierzone i usunięte. Tak? My się tym zajmujemy.
przykład, tak? Jeżeli wierzy w Chrystusie, jest dla ciebie siła do życia, radość, tak? A bez powodu, zaznaczam bez powodu, doświadczasz cały czas stale niemocy, depresji, smutku, to bardzo możliwe, że potrzebujesz uwolnienia, tak? Jeżeli to wygląda. Moje takie świadectwo praktyczne, przykłady to. Ja jakby od dzieciństwa zmagałem się z takim czymś, że od dzieciństwa zmagałem się z takim czymś, że miałem na sobie jakby chmurę obniżonego nastroju, która się nasilała w trudnych okolicznościach. Wobec trudnych okoliczności, cięższych sytuacji życiowej, to się nasilało, tak? To się nasilało, ale pewnego rodzaju niemoc i taka chmura obniżonego nastroju towarzyszyła mi od dzieciństwa. Kiedy rozeznałem, że jest to przekleństwo, złamałem je, usunąłem przez modlitwę demoniczną siłę, doświadczyłem mocnej, trwałej, natychmiastowej zmiany w moich odczuciach, emocjach, psychice i też funkcjonowaniu. Innym przykładem jest, gdy po relacji z bliską osobą ta relacja przebiegła w sposób taki, że zostałem poraniony i miałem w ogóle towarzyszący mi silny ból emocjonalny. Ja żyłem przez wiarę, chodziłem, funkcjonowałem, ale kiedy tylko nie skupiałem się na czymś więcej, to ten ból był bardzo mocno odczuwalny. Ból był w duszy bardzo mocno odczuwalny. I w trakcie jednej z modlitw, upadłem pod mocą i to po prostu opuściło moją psychofizyczność, tak? Opuściło to moją duszę, tak? Od tamtej pory też nie mam czegoś takiego, że stale jakiś ból gdzieś tam leży w duszy. Jeżeli tak jak właśnie bez powodu doświadczasz tych, gdzie nie jest powodem twoje działanie, tak, wiara. Na przykład, jeżeli człowiek bez powodu ma mocne parcie na samobójstwo, to najpewniej potrzebuje uwolnienia, tak? Bez powodu. Przykład jeszcze jeden taki dam. Z naszej wspólnoty była osoba, która miała, nawróciła się i miała na nawróceniu cały czas mocny pociąg seksualny, taki ponad normatywny. I kiedy modliłem się, zaczął się manifestować demon i się zablokował. Potem dopiero jak człowiek się wyrzekł się w ogóle trwania aktywnie w brzegu, który był furtką, to ten demon puścił. Po prostu puścił bez jakichś problemów, tak? A później po prostu odczucia były w ciele i wystarczyło, że osoba trzymała po prostu autorytet nad swoim ciałem, tak? Doszło do miejsca wolności, gdzie ma zdrowe odczucie, tak? W swojej duszy, w przestrzeni seksualnej, tak? Więc tak to mogę w skrócie przedstawić. I to, co nas trwale może uwolnić, to jest to, że będziesz żył nowym życiem w Chrystusie. Nowym życiem w Chrystusie, bo będziesz żył w wierze zgodnie z nauką apostolską, tak? Będziesz żył w wierze zgodnie z nauką apostolską. Jeżeli wolność do swojego życia przyjmiesz dzisiaj, to jest ważne, żebyś zgodził się z prawdą, że jeżeli widzisz, że jest furtka, to ją zamknij, zgódź się z prawdą, ale zostań w miejscu, gdzie zadbasz o prawidłowe myślenie, prawidłowe funkcjonowanie i utrzymasz swoją wolność. I utrzymasz swoją, nie tylko doświadczysz manifestacji jakiejś, odejdzie demoniczny byt, siła, wpływ, tak, demoniczny, po czym coś ci tam wróci, tylko jeżeli będziesz żył w wiarę, jeżeli będziesz stosował do swojego życia naukę apostolską, to utrzymasz swoją wolność. Utrzymasz swoją wolność. Dobrze, to jest to, co ja mam w tym temacie.